Siema, siema, jestem RajoJP, to jest kolejny odcinek z mojego świata według Rajota i witam was na serii Podwórko Kolinisty. Ze mną są widzowie, których za chwilę zobaczycie na napisach końcowych oraz Krzysiek, który pojechał oglądać kombajn nowy, ale dzisiaj będą też żniwa i parę fajnych akcji wam pokażemy, także nie ma co, przechodzimy do odcinka. Także witam ponownie tych widzów i zapraszam was na kolejny odcinek jeszcze raz, tak na poważnie już. Także siemano, siemano, światło zgaszę, bo za prąd to ostatnio, z prądem ostatnio może trzeba ten, odpuścić, nie? Tutaj, siema Dachor, witam serdecznie. Ogólnie nagrywam odcinek na YouTube, więc można tu się też przywitać fajnie. No i tak, sprawa wygląda w ten sposób, że ciągle jesteśmy w trakcie usuwania pożaru, to już kolejny raz, kiedy, znaczy tych rzeczy po pożarze, kolejny raz, kiedy już przyjechali, no i już ostatnie rzeczy chyba są wyciągnięte, także sprzątanko, sprzątanko, sprzątanko. Na razie nie mamy kasy, żeby to burzyć, po prostu nie mamy czasu, więc po prostu albo kogoś wynajmiemy, żeby ten ogarnął, albo jeszcze sobie będzie stało przez jakiś czas, no bo po prostu teraz mamy pełne ręce roboty, zaraz żniwa, wiecie jak to jest na farmie, nie? Także słuchajcie, ja zasiadam sobie do te szóstki, jedziemy sobie od razu po coś fajnego. Będziemy jechać teraz po drewno, po prostu. Pokażę wam, jakie drewno, co się stało. No bo już jak wiecie, tutaj jest wszystko wycementowane. Po tym już można spokojnie iść, to jest już takie usztywnione, zastygło się trochę. A my sobie stąd zabierzemy drewno, które tutaj rosło. Sprzedamy sobie je. No i ten. No i jedziemy dalej w pole, bo chcę tu jeszcze ogarnąć chłopakom teren, żeby wszystko było ogarnięte. Fajne drewno? A no tak, tu było sobie takie drzewo rosło, więc już jak już, wiesz, jak już kupiliśmy ten teren tutaj, no to nie ma co się nim tutaj bawić. Tutaj nie będzie drzewa, jak już jakieś kolony gdzieś tam się posadzi, żeby ładnie wyglądało. A to po prostu sobie wrzucę na przyczepę i sprzedamy, nie? Miał być dzisiaj nowy nabytek, no, o pokaz tego, prowadzenie po wnętrzu i w ogóle tego wszystkiego, ale no niestety jeszcze Krzychu dopina jakieś tam sprawy, z tego co wiem, negocjują jeszcze cenę, no i być może się uda, jeżeli będą fajna kasa za to będzie, to Krzychu na pewno o nas o tym poinformuje, nie? Dobra, to sobie jeszcze zasztoduję drewienko, o, może tak jeszcze trochę tam gdzieś na górę wrócimy. I czy mi się wydaje, to są pasy? Chyba nie było dotyczenie pasów. Może jakiś update wszedł z pasami, jeżeli tak, to fajnie. A nie, były pasy wcześniej. O, spadło mi to. Dobra, trzyma się. Co to będzie? Tu będziemy coś budować już niedługo. Myślę, że w 4 miechy tym się zamkniemy spokojnie. Albo nawet w 2 miechy. No zobaczymy jak to będzie, nie? Postaram się zrobić jakieś takie odcinki z update'ów tego pokazywania, że tam co miesiąc, czy tam co odcinek coś się będzie starało zmieniać tutaj. Także jak ktoś to oglądajcie, już niedługo będzie tutaj wiadomo co robić dalej. No, także myślę, że będzie całkiem... Okej, okay, kurde, ile tego jeszcze tu mam? Tych patyków. Zaraz zadujemy wszystko. No, ale też właśnie propos tego, co to będzie, chciałem zrobić coś trochę innego, w innym stylu niż mamy całe gospy, bo wszystko jest w takich białych pustakach robione i ten, i takie spójne ze sobą, a żeby może trochę właśnie nudno nie było, to postanowiłem, że to zbudujemy z czerwonej cegły, także zobaczycie, co to będzie. Jeśli macie pomysł, to piszcie, co to może być w komentarzach. No, ale coś tam zawsze ciekawego się uda z tego. O kurde, wiecie co, może zrobimy sobie tak. Powoli farmik już mnie tutaj zaczyna trollować lekutko. Jakby te, wiecie, kolizje były fajne, to dało się to spokojnie, ono by się nakładało na siebie. A tak jest, jak jest i wychodzi taka duża szopa. Normalnie w rally byśmy to zmieścili na przyczepkę samochodową. A tu nie możemy na taką dużą przyczepę. No ale dobra, co ogarniemy. Na szybkości, co tu się da? Pałac sobie wybudują. Ja obstałem kościół. A, pniaczkę też potem ogarniemy. W ogóle pniak w betonie? A nie. O, ogarniemy już go sobie. MST skończy się oborę? O, widzisz, każdy coś się kończy, a my to zaczynamy, nie? Także no, dobra. To ruszamy, w takim razie jedziemy sobie na tartak. Jest dawno w ogóle na tartak, jestem ciekaw ile uda nam się za to zarobić. Ale myślę, że jakieś, nie wiem, czwórkę, piątkę, to myślę, że będzie max. O, i tu właśnie widzicie, co dzisiaj pole będziemy atakować, tu jest chyba jęczmień. Także wszystko będzie tacy. Krzychu powiedział, że jak przyjedzie, to pomoże mi w żniwach, jeżeli zdąży jeszcze. A jeżeli nie, no to no to miejmy nadzieję, że chociaż trochę zobaczy, jak tam ta praca wychodzi, nie? Tutaj.
cokolwiek postawiał, to i tak bez pozwolenia będzie XD. Ej! Może i bez pozwolenia, ale mamy wtykę, która jest przez nas opłacana i wszystko przechodzi, nie? Także mam nadzieję, że Mariusz nie będzie musiał przyjeżdżać kolejny raz. Chociaż może teraz się Mariusza wzięli, kurde, do budowy, żeby nam to ogarnął jeszcze. Odebrał budynek. Dobrze by było, nie? Jakbyś przyjechał i to wszystko załatwił, wiecie. Bo i tak nas ktoś potwierdzili, tak, nie? A jakby przyjechał od razu, to byśmy mieli, wiesz, z głowy, nie? Nie trzeba byłoby się bawić w to, że... Panele też przeszły? No przeszły panele, ale wiesz... Przeszły tak, że miało być ogarnięte, nie? A nie wyszło. Dobra, sprzedajemy. Co za gąbka? O! Z kieszeni wyjąłem coś. No i 4200 ponad lekutko. Fajnie wyszło. No i pasuje. Pasuje robota. Dobra, wracamy. Tutaj w ogóle fajna taka przestrzeń tu jest zwarta. Może by tu jakieś pole gdzieś wykupił sobie? Bo to nawet ciekawy kawałek ziemi, tylko najgorsze, że nie mam jakiej połączyć z niczym, nie? Więc też słabo. No, nie ma z niczym połączyć, więc tak trochę też kiepsko. Dobra, pojedziemy sobie asfaltem, nie? Poświęcone musi być. A, no tak, teraz jest moda na to, żeby święcić wszystko. Nie, fajny pomysł, chłopaki zrobili tam zamiast też, że ogarnąć to święcenie u księdza. My z księdzem dobrze nie żyjemy, więc raczej nie da rady takie coś ogarnąć. Ale zobaczymy. Co te MST? Taki klub piłkarski. Może jak poświęcą, to im nie spłonie? A może i tak, no nam spłonęło trochę. Ale to akurat przez tę fotowoltaikę, nie? No kurczę, mieliśmy jednak duże plany z nimi, to związane właśnie mieliśmy przecież robić sobie fotowoltaikę na budynkach, nie? Na reszcie budynków, ale póki co tak trochę mieszane uczucia, nie? Więc nie wiem za bardzo co robić. Jest golf? Ty nie ma jeszcze golfa, gdzie ten Krzychu jest? Ja już przyjechałem na gospo. O, jest! Słupek zarąbał chyba. Chciał go pocyć na ręcznym. Akurat Krzychu przyjechał elegancko. To jest aparat. Dobra. Elegancko od Krzychu był za nami. Odepniemy sprzęcik. Dobra, pójdę do Krzycha, zapytam co tam się działo. Krzysztof 861. Już sprawdzamy. A wiesz, miałem te niki wyłączyć sobie też potem. No, wpadać do Krzycha też na kanał, jakby co. Siema! Co się stało? No, siemano, siemano. Coś ty tutaj... Za szerokie, trzeba będzie chyba coś powiększyć chyba, coś nie było, za szeroki wjazd i nie zmieściłeś. No nic, co tam z kombajnem? Byłeś, gadałeś? Było ten... Wszystko załatwione, obgadane, chłopie, nie? I co? Będzie elegancko, no i co ci powiem jeszcze, że... Kupujemy? Robacik. No chłopie, kupujemy od razu, nie? A, no to elegancko. Chłopie, ja tak go zagadałem, że nawet z ceną zszedł, nie? Ci powiem. O, a sporo zszedł, czy tak darłeś, musiałeś drzeć z niego? Musiałem drzeć, ale było warto, ci powiem. A, no to dobra, skoro tak, to mam nadzieję, że jakoś spoko z tego wyjdzie. Ej, podjedziesz mi te tyły, ja ci od razu zaczepię burty, to byś pojechał ze mną na pole, nie? A, do Masajka mówisz, tak? Tak, no ja tutaj tylko za plandekę założę jeszcze, okej. Okay. I zaraz, a postaram się, jak ktoś to cofaj spokojnie, to tam dyszlem ten, nakieruję, nie? O, tak to nie da rady. Kontry, 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 jest! Nie, nie umiem! Tak, kupiłem wistulę, no, tamtą z tego. Trochę do przodu może podjeść, co? Ty, do może przodu? Ja podjadę, co? Ty podczepisz mi. Chyba, że do sradę. Bo ja... Dobra, to czekaj. Ja tu mam biegi obcykane w paluszku, nie? Czekaj. Ja z takimi nie potrafię jeszcze. A, no tak, no. Krzychu dopiero co prawko zrobił, także wiecie. Ja z takim też nie potrafię, ale wiesz. Dobra, czekaj. O, jeszcze. Dobra, dawaj. Przyczepę, czekaj, zaraz wyprostuję, sekundkę, dobra? To jest najlepsze. Dawaj, ten ja zrobię, nie? I drugi taki sam. Idzie? O, ja! Idzie, jeszcze troszkę, jeszcze. Stój! Dobra, jeszcze kabelki? O, pasuje. Powinno być. To trzymaj, a ja biorę bombajn i jedziemy, nie? Bombaj Safir. Bombaj Safir.
Papryka, koszul, bistule. Ostatni raz, jak sam jedziesz na jeden kombajn. A no, bez kitu. Ej, ale się nie mogę czekać tego nowego kombajnu, nie? Naprawdę to będzie Kongo. Tym bardziej, że jeszcze pomyślicie, po co wam drugi kombajn, skoro macie ten spory, nie? No ale słuchajcie, mamy właśnie taki problem, że on jest już taki trochę przymały na nasze kawałki pól, żeby też to w miarę spokojnie na odcinkach robiło, nie? A nie chcemy, jak IRL robić, że cisnąć... a może pojadę sobie tędy. Tu się teraz rozłożę. Jak IRL robić, że ciśniemy, nie wiem, dwie godziny jeden kawałek, nie? Na odcinku to by nie przeszło, raczej wolimy coś ciekawszego dla was zrobić. Dlatego też postanowiliśmy nie kupować większego kombajnu, bo byłby to za duży przeskok technologiczny, a dokupić po prostu drugi, nie? Mamy kasy sporo na koncie, a jeszcze pewnie nie raz coś tam jeszcze będzie. Także wiecie, mleko bardzo fajnie oddaje i nie ma co mówić, ale póki co trochę z nas się robią takie kolejne bambry, nie? Ty, jakbyś chciał, to możesz od razu, nie wiem, wziąć New Holanda i Gagri podłączyć, nie? To co może możesz? Też poprasować. Prasę, Galigani. A, dobra. To widz wymyślił to jak coś, więc nie ja, nie? Galigali, dobra. Gagri, no. To jest złoto, nie? Dobra, więc sobie pojadymy. Ja tu mam takie coś jeszcze, żebym sobie włączył. Na przykład. O, to jest fajne do tego nagrywania, nie? Koty mają coś jeść? Tak, mają coś. Właśnie, propos kotów. Mają. Tak jak wam mówiliśmy, Krzychu zajął się, że tak powiem, pozbywaniem się ich, ale spokojnie, żyją. Żyją, żyją koty, tylko że u ale kogoś innego, nie? No nie mogę z wami. Widzisz, co się robi? Ja widzę. Ty, ale ostatnio sam pech, nie? Zobacz, prawie wypadek bym spadował dwa razy. Jeśli nie wierzę, że obora spłynęło, to zaraz... Jeszcze kolejny kłopot na głowie. Wiesz co, zrobię sobie ten, wykryję sobie szerokość, żeby wszystko mi to załapało. O. No ci tu ładnie na drodze stanie. Na GPS-ie. No, o. Elegancka robota. No więc jakbyś chciał, to zawsze możesz skoczyć teraz po praskę i tutaj poprasować, nie? Spoko. Ja paliwę znakowałem. Matko jedna. Może da radę, nie? A jak kiedy będziesz muszę na stację jechać? No ta, no bo teraz przecież nie mam zbiornika na gospę, nie? No. Jezu, ale myślę, że wiesz co, teraz może tak zrobimy, jak już będziemy coś nowego tam robić, to postawimy sobie zbiornik gdzieś, nie wiem, w środku może. Co ty na to? Chociaż nie. Zobaczymy jak to... Nie, tylko kolędy też słabo z paliwem. Tak? No. Nie no, jeszcze paliwo. Ty to może jak masz chwilę, to wziąłbyś ten. Pojechał po z lawetą po tą do belek, nie? Po Mozery. Co ty na to? A teraz czy... No, teraz. Tylko tam wiesz, czekaj. Dobrze. O, ogarnąłem chyba. Powinno być. To jest tak było? O, teraz. Zresetowałem cię, więc masz na tym, nie? Na gospie. Mhm. Na stację awarii dystrybutora? A, bez kitu, bo teraz ten jest. Awaria. Nie, to jest tak. To nie jest tak, że nie mamy paliwa na stacji paliw, po prostu jest awaria dystrybutora. Każdego tylko z dieslem i benzyną, nie? To porozumienie rośnie sobie kukurydza. Ja też pewnie przymapię trochę Krzychu po grzebie i postaram się dodać nową kukurydzę, taką tą ładną, nie? No. Bo ona mega kozak wygląda, także fajnie będę się robiła jak sobie kiszonka, nie? No, także tak. Skarbówka już jedzie, a jest ta skarbówka. A jest pan spokój. Dobra, Wólek, to już mamy chyba 136 albo 7 odcinek, także naprawdę fajnie to sobie leci. No i myślę, że co, no kurczę. Powiem wam tak, to co się działo na ostatnich tych naszych tutaj... O, może ten źle pojechałem, mogłem sobie tamtędy, no ale dobra. To co się działo na ostatnich odcinkach, to jeszcze nic, bo to co się będzie działo teraz, to normalnie wam rozwali łeb, nie? Teraz ta seria tak mocno zacznie ewoluować, po prostu, bo operujemy coraz większymi sumami i coraz większe rzeczy będziemy kupować, coraz większe rzeczy będziemy tutaj działać. Dzięki za follow kampanię Nexon tutaj. A, TTV. Właśnie bliska. Przypominam też o tym, że możecie wpaść cały czas na Twitcha, bo streamujemy od piątku do piątku, od 17 do 22. Być może tam piątki będę odpalać od 16. Zobaczymy, jak będzie szło. W każdym razie zapraszam, bo dużo tu się dzieje i jesteście zawsze przed premierą z odcinkami, nie? Więc myślę, że warto. No i w sumie. Ja się dopiero skaptałem, że na tej przyczepie do belek, nie? To masz tablicę restrykcyjną kolka. Co? Kolka. Tablice restrykcyjne na tej kolka? Przyczepie od belek, no kolka. A, bo jest kolka A, tak? No. Aha, okej. Okay. Kurde, mam coś... Zatem... Pomary mi zęby wleciały.
Ej, bez kitu, tak jak napisałem, że teraz w tych muchach, ja to właśnie powiedziałem, że komary mam w zębach. Może do środka pojedziemy. Kurczę, muszę włączyć sobie teraz tego irtraka, ale przede wszystkim włączę, bo potem krzyku nie wejdzie. Bo serwery farminga są świetne, ale w ogóle ty, ja myślę, że wiesz co, chyba przez to, że często graliśmy razem, teraz się możemy połączyć, nie? Bo na przykład z Mariuszem nigdy chyba nie grałem, a nie, raz grałem i nie mogę się połączyć. Z Dibuszą grałem rzadziej i też przed nim mogę, nie? Ty, no dobra, ale jeszcze jak grałeś na osadzie, to ja nie mogłem do ciebie na osadzie, a na kolanie mogłem jakoś. Na osadzie to, to co to jest, może wina modów jakiś? Ja nie wiem. A masz, a teraz zwaliłem lipę. Może coś z modami jest nie tak? Zbiornik z olejem napędowym, tak? To było to. Tak, no. Kup tam mało zery po... No tak, z 2000 litrów. Nie no, kup z 500 litrów, nie? Ma jeden. O, czyli 5 tych, dobra. No. Ty, idealnie mi starczyło ten. Zbiornik, nie? 99%. 21,5... Co? No. Kurde, dobra, to ja tam. Jakim cudem tyle pieniędzy zapłaciliśmy? No bo za każdego Mozera musiałeś zapłacić jeszcze. A, jeszcze za wynajem tego Mozera. No tak. Bo jak zawsze miałeś swój, to tylko ci wydawali, nie? Ja pierdziele. No. Ale w sumie dobra, to no i tak w miarę spoko, bo taka kasa, a jednak jakoś tam nie jest dla nas duży wydatek na, jak chodzi o całe konto, nie? No, no, no. Ale mimo to się bardziej opłaca na kupić zbiornik, nie? Ten zbiornik musimy sobie ogarnąć jeszcze raz, bo on był spoko. No, to dzisiaj też zostaw na gospie, właduj to, nie? Spoko. Może ci mogę podjechać od razu z całą leweto. A możemy sobie zrobić tak, no. Możemy tak zrobić. Będę odcinek clickbaitowy, powiemy, że tankowanie na polu. Podczas jazdy tego, pracy. Tak. A puść mi kanister jakiegoś jednego, gdzie przyniesiesz? Cześć, Libusza. Byśmy mieli fajną miniaturę też potem. Właśnie, a co my na miniaturce będziemy teraz robić? Żniwa takie? Żniwa, budowa? Nie wiem, co sobie zrobić. Cześć Antoni, jak lecisz, spoko, nagrywam się odcineczek. Wszystko naraz. No, najlepiej wszystko naraz, bo tylko, że tam mamy rzepak, więc tam nie zrobi miniatureczki. Wyjazd kombań jeszcze. Tam jest tytuł odcinka. Ja koszę jęczmień, Krzychu podjechał rzepami, pojechał zobaczyć kombajn. Pokazuje, jak wygląda plac budowy. I ja i wożę drewno. Oraz tankujemy się na... polu. Tak, taki będzie tytuł odcinka, nie? Ja, ej, bez kitu, może zrobimy taki tytuł odcinka. Jaką się Krzychu tankuje? Nie, Krzychu podjeżdża. Ej, no to dobra. Przypomnijcie mi to ludzko, że on tak zrobi, okej? Okay? Jak nie będzie tak się nazywał odcinek, to przypomnijcie mi, to zmieni, okej? Okay? Bo może coś pomylę, zapomnę, ale jak coś, to napiszcie mi na tym. W komentarzu, że mam napisać tytuł odcinka. Ja koszę, Krzychu podjeżdża. Sprawdzenie kombajnu? Nie, to jeszcze nie, bo jeszcze w tym odcinku nie sprawdzamy kombajnu, dopiero w kolejnym powinien przyjechać, nie? No myślę, że tak raczej na kolejne żniwa się dogadamy już z tym, nie? Bo też kupiłem oczywiście używany, więc pamiętajcie, trzeba będzie tego trochę serwisować, nie? Więc pewnie jakieś przesmarować, sprawdzić właśnie, no. A że Krzychu mechanik jest... Aha, ale zostawiłem grzywę. Świetnie. Mechanik. Jak? Mechanik. Mechanik? Mechanik. Mechanik. Idealnie to wychodzi mi na 5 przyjazdów to pole, nie? No i dobrze. Panie, dobra robota tu idzie. Dobra robota. Ja tak patrzę na to pole. 62. Właśnie, dobra, wystarczył. Ja już kurde, mam takie, żebym chciał całą mapę wykupić. Chociaż taki to się zamysł z tej serii, ale pewnie wszystkich wspólnie kupimy. Jakieś takie mikruski typu, nie wiem, 57, 58, 59 i 60 zostaną, nie? Raczej nie kupione. Ale na pewno nowo kolejny byśmy trochę chcieli podkupić. I tutaj za PGR-em, nie? Co dwa bardzo fajne pola. W ogóle teraz jak wejdziemy się na dwa kombajny wpierdzielać, to elegancko nie szło. Jezu, on tym wszystkim jedzie tutaj? Ja matko inna. Ej, a zrobiłbyś tak, żebyś stał na asfalcie? Na asfalcie? No, albo wiesz co, słuchajcie. My tu sobie girucujemy, ale za chwilę do was wrócimy, dobra? Tylko zrobimy miniaturkę i wracamy do was za moment. Także dajcie tam chwileczkę, okej? Okay? Podasz mi to. No,
No, myślałem, że na odcinku. No, dobra. Nie, no to już nagrywamy, nie? Jak coś. Okej, dobra. Trochę zatankowaliśmy. O, dobra, dzięki. No i jeszcze jeden przejazd mi starczy, ale potem jak coś sobie tam stanę i podtankuję sobie trochę jeszcze z Mozerów, nie? Spoko. Więc wiecznie na gospo i git. Czy na pole, nie? Jutro w końcu Kałacha będę mógł odebrać, bo trade ban się kończy. Kałacha? Elegancko. Powiem w CS-ku, tak? Właśnie może dzisiaj CS-ik gramy, czy nie gramy? Można, jak będziesz chciał. Jak tylko nagram odcinki, zobaczymy jak tam wyjdzie to luzik, nie? Bo bym chciał te dwa coś zrobić. A ja ci podjadę z tym paliwem, tu gdzie jest ta budowa. Nie, tu na tym wolnym miejscu. Nie, w realu? Może i w realu. IRL, no dzisiaj... Kończył się trade ban dzisiaj, nie? I odbieram Kałacha. Sus. Dobra, także pasi. Nie wiem, czy zboże będziemy sypać do silosu, czy nie? A, zależy, czy jest ten miejsce jeszcze, nie? Czy tam nie jest zasypane. Nie, jest chyba miejsce. Jest, jest. Podnieś mi może, wiesz co, tam koło budowy stań. Tam przy tym cemencie, nie? Albo na cemencie stań, bo ja tam zaraz będę jechał. To się teraz wysypie, zatankuje się paliwem, a ty możesz prasować tu, nie? A, okej, okay, spoko, spoko. No, bo nie ma sensu z prasowaniem czekać, teraz lecimy z tym. Póki mamy teraz jęczmi, to sobie zrobimy wszystko, będzie zrobione i potem tylko nowy kombajn ogarniemy sobie, wiecie, już. Żebyśmy nie, znaczy nic nie musieli myśleć, nie? A to już tam zastygło, się... że można po tym jeździć? Tak, zastygło, no dzisiaj jeździmy tam tym ciągnikiem. Także luzik. Tam i tak jeszcze potem będzie wylewana ta posadzka, nie? No, no. Więc to jest tylko taki, wiesz, fundament w miarę, nie? Żeby tam usztywnić tamto podłoże. Spoko. 12 ton mamy na przyczepie, jakby się pytał ktoś. A ty masz ustawione te tony, czy nie? Ja mam zwykłe litry chyba. A, na litrach. Bo ja właśnie ustawiłem sobie już kilogramy, nie? Mam ten modzik. Mhm. Więc może pociągnąć to... pomogę jak ustawić, nie? To jest jakaś różnica, jak te litry, a te kilogramy, no, czy nie? No, no, no. Tu mam 60%. A więc, wiesz co, zaraz zobaczymy nawet. Bo ja teraz jadę i mam 2259 kg, nie? Mhm. W kombajnie, więc zaraz zobaczymy, czy jak będzie u ciebie wyglądała ta sprawa, nie? Czy nie będzie mniej na przykład. O, czekaj. Czy pewnie będzie więcej w litrach, nie? Sprawdź, ile tam masz litrów. U mnie jest 3637. 3600 masz, no, ale mam 2200, nie? Ponad. To jaki to jest przelicznik wtedy? Masz wszystko tam podane, dokładnie. Wiesz? A to jest osobne na każdy jakby ten tak, rodzaj ziarna? Na każde ziarno, na każde, wszystko możesz ustawić sobie, nie? Masz też metry sześcienne, możesz funtach ustawić, nie? Dobrze. Znakujemy się trochę. Dobrze, to ja sobie wezmę 16 do prasy i sobie naprasował wtedy. No, spoko, spoko. O, trochę tutaj tankowanie schodzi, bo ja tu mamy ten modzik na to tankowanie, takie trochę bardziej realistyczne, że tam z tankowaniem schodzi dłużej. O, ale już mam fulla. Więc git. Dzięki X-Korn Kuku. Na kukurydze jeszcze przyjdzie czas, nie? Póki co jeszcze rośnie. Czekajcie, zajedziemy sobie, nie wiem czy nie zahaczę. Zahaczę. Chyba że tam może powiedzieć, że zahaczyłem. No i dobra, wsypiemy sobie. Jak mówię, postaram się zrobić kółeczko na tym poletku tutaj. Ale to git. Właśnie, my tu będziemy robić jakiś płot w tym miejscu, czy nie? A może jakaś brama tam postawić albo coś? No, no bramę na pewno, nie? Znaczy, no. Jeżeli płot, to i bramę, nie? Na pewno wtedy. Ale właśnie nie wiem, czy robić jakieś okrezenie, czy po prostu tak na dziko, że się będzie wjeżdżało. W sumie, bo to jest ten lasek jeszcze, nie? To jakoś no. Może coś tam... Live do wersji drugiej dzisiaj. Do końca dzisiaj. Nie, no to może... A może by jakąś taką siatkę postawić, nie? Głupią. Głupia siatka. I jakąś bramę tylko uwalnąć prosto, nie? No i ten lasek jeszcze może siatką ogrodzić. Odgrodzić, no. Można, można. Ja też miałem plan, znaczy pomysł, może by ten lasek kupić, ale z drugiej strony fajnie daje klimat, więc nie wiem czego. A bo ten lasek to nie jest nasz jeszcze. Nie, nie, nie. Aaa, lasek nie jest nasz. To było tylko kawałek ziemi, nie? A las już jest, wiesz... Państwowy. Nie, no prywatnie kogoś tam jest, nie? No mówię, no. Aj, ten Jungus. I powiem ci w ogóle, że to pole z soją to takie duże, nie? To nasze największe pole, te ponad 2 hektary. Ono ma 2 hektary czy ile? 2 hektary ma chyba, no, nie? Liczyłeś ostatnio, to chyba tak, było 2 chyba. No, ma hektar 99 dokładnie.
w tym kawałeczku tamtym, właśnie to jest ta sojka. Więc tam naprawdę jak jeszcze sobie kupimy trochę tej ziemi tutaj i to rozbudujemy, no to ten kawałek będzie mocarny, nie? No, to wtedy tak. Mam 100 hektary stary ciągnik. No tak, tak będziemy robić tutaj. Właśnie ciekawe, ile kolonia ma hektarów. Chyba samo w sobie ma malutko, nie? Musiałem to sprawdzić dokładnie gdzieś tam w Giantsie, nie? Albo co musiałem zrobić ten farm, żeby to wszystko przeliczyć. A, no. Wtedy bym wiedział dokładnie. Ja, polski Patryk, będę te odznaki zmieniał, wiesz? Wszystkie. Zrobię trochę wam lepsze, nie? Bo te na po roku mi się faktycznie nie podobają, bo one są z takim dłem brzydkim, nie? I bym coś z nimi podziałał jeszcze. Także zmienimy sobie. Kolory pewnie zostaną, tylko że zmienię jakby styl trochę, nie? Tych odznak, bo faktycznie średnie są. O ile na przykład te do roku są fajne, bo takie proste, to ta po roku jest paskudna, nie? Także coś tam jeszcze zrobię, żeby było widać, że jest inne, nie? Dobra. I dojeżdżamy. Właśnie to jest rzepak, już mam wszystko ogarnięte. Nie wiem, czy to na odcinku robiłem, czy nie. Chyba poza odcinkiem też robiłem. Więc jak coś mamy ponaważone, te wszystkie pola. No i co, teraz tylko tak właściwie można będzie czekać ze żniw, nie? Na razie póki co tylko nie ruszają, potem te rzepaki z pszenicą. No i coś tam trochę kasy może zgromadzimy. Da się na budowę na pewno przyda, nie? A właśnie, ustaliliśmy, że budowa nam cała pochłonie około 150 tysięcy na tą naszą nową inwestycję. Także coś tam trochę będzie tego, ale też nie jakoś tam specjalnie dużo. No i też nie chciałem, żeby było specjalnie też mało, nie? Więc myślę, że tak to jest w sam raz. Że tyle będzie. No nie. Dobra. To myślę, jeszcze jakąś drogę pierdyknie, albo coś może, nie? No, tu żeby... będzie fajnie pasować, bo ja właśnie chciał taki przejazd zrobić w tym miejscu, żeby tam jeździć na asfaltem naokoło, tylko wiesz. Więc jakąś tę szeroką bramę byś zrobić, można było. O, znowu full przyczepę. Siemano, Kamil. W ogóle słuchajcie, bliska, będziemy kończyć na jakimś powolutku. Ja już sobie tutaj wyłączę chudziki. A ty gdzie jesteś? Tam już ten? Ja prasuję sobie, tak. Prasujesz. Zaraz sprawdzimy, co tam się słychać. Uuu, panie, jeździ. Dobra. Podziemy sobie do Krzycha, tak? I sobie zakończymy odcinek. Więc dziękuję, żeście byli. Bardzo miło mi, że tu jesteście, za każdego viewsa i komentarz oraz łapkę w górę. No i subskrypcje z będą też na kanale, więc jak ktoś, to będzie miło, jeżeli zostawicie kolejne. A jak wy już nie możecie, bo daliście, to napiszcie do kogoś z waszych znajomych, żeby dał. Bo leci mi po 50 koła i fajnie by było dobić sobie to do końca roku. Ale raczej wątpię, więc... A może mnie zaskoczycie, więc też zobaczymy, nie? Także dzięki za uwagę do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Na razie. Pa, pa. Pa, pa.